Dobra, mała zabawa. Lutowanie przy pomocy tego mikroskopu, który kupiłem na AliExpress. Będziecie mogli zobaczyć, jak sobie tu będę lutowywał malutki rezystorek na płytce. Użyję do tego stacji Hot Air. Naniosę troszeczkę pasty. Trochę, żeby to go złapało trochę. Oczywiście opóźnienie po USB jest większe niż po HDMI, bo mamy 30 fipsów tylko, a nie 60. I teraz biorę hota. Zobaczymy, jak to mi tutaj to złapie. Czy złapało? Za mało. Za mało pasty. No to damy troszeczkę więcej. Staram się dać nie za dużo. Tym razem nie będę chyba żałował, tak? Przycisnę. Ło, aż się rozpłynęła pod cały ten. Mam nadzieję, że nie złączy mi dwóch połączeń. Dobra. Złapało. Teraz trochę przeczyszczę, wezmę szczoteczkę. I zaproponuję, gdzie ja go dałem. Okej. Trochę to przeczyścimy. Żeby nie było tej cyny, kuleczek. No i tak to wyszło. Przy pomocy pasty lutowniczej kupionej z Chin. Mały pojemniczek. Co się ubabrałem tą cyną, Jezu. No 183 stopnie ma topnienia, także bez problemu, ale odparowało. No i rezystor przylutowany. Co tu jeszcze chciałem zrobić, żeby nic nie pogubić? Troszeczkę sobie podwyższę. Pokażę wam, jak wygląda trochę więcej tego modułu. Co od baterii? Jak widzicie, mamy takie układy. Dwa układy jakieś. Rezystor, kładzik, kondensator. Rezystor i następny rezystor R1, R3 i P plus, T, P minus. Bateria jest od Onyxboxa 67 i była do naprawy, bo nie było tego rezystora. On ma wartość prawie 9 kg z
tego co mi miernik pokazuje. Miernik mi pokazuje 9 kg. Zaraz sprawdzę. Jeszcze raz po wlutowaniu. Jak jest w układzie już. A 9 kilo 8, 6, 8. Pokażę 0,45. Stawię na inną wartość. Dobra, 200. Teraz mi pokazuje 55. 55 kilo. 55 kilo mi pokazuje. Kurde, zły wlotowałem. Zły wlotowałem z płytki. Pomyliło mi się, miał być koło 9. Ale dobra, zobaczę jak się zachowuje na tym bateria. I na razie zakończę. Tak wyglądało lutowanie pod USB-kiem na tym jakimś mikroskopie. Zobaczę później jak to będzie wyglądało na dużym ekranie. Pozdrawiam. Dobra, następna część filmiku. Tamten rezystor 55 kg niestety nie działał. Znaczy dobry był, ale po wlutowaniu go bateria nie działała tak jak ma działać. Dioda się nie zapalała w tym Onyxie, czytniku e-booków. Wylutowałem rezystor tym razem 9 kg. Poprawny. Tak jak widzicie tutaj na filmiku, nie wyszło to za super estetycznie, ale działa. 9 kilo. I powiem Wam, że teraz po podłączeniu, ja tą baterię podłączę do Onyxboxa. Podwyższę na razie sobie statyw, ustawię w ogóle lepszą. Więcej obszaru roboczego. To jest właśnie ta bateryjka. A tutaj mamy Onyxboxa, gdzie jest dioda. Pokażę Wam. Teraz podłączę ją. Tą baterię do gniazda w tym Onyxboxie. Podłączam. Nie wiem, czy to będzie widać. Diodę. Poczekajcie, jakoś tak to ustawię, jakoś, żebyście zobaczyli, że ona się zaświeciła. Stawię sobie ostrość lepszą. Ok. Dobra, podłączam zasilanie. Widzicie? Było widać, nie? Podłączam, wyłącza się. Podłączam, włącza się. Dopiero teraz całe ładowanie baterii, zasilania tego Onyxboxa działa poprawnie na 9-kilowym rezystorze. Super. To było na tyle. Pozdrawiam serdecznie.